Jest połowa października, ale ładna pogoda, dostaję zaproszenie na trening i podejrzewam, że długo się nie zastanawiałeś, żeby jeszcze pokręcić parę kółek. Nie, no teraz każda okazja jest dobra tak naprawdę do jazdy, bo zawodów jest tak naprawdę niewiele, wszystkie ligi bynajmniej w moim przypadku się pokończyły i w zasadzie został tylko trening, ten dzisiejszy, jeszcze w niedzielę wybieram się do Grudziądza i tam już zakończę sezon i odstawię motocykle w kąt. Za tobą pierwszy sezon poza falobazem, jak wrażenia w nowym środowisku? No na pewno nowe doświadczenie i o to głównie chodziło, żeby właśnie czegoś się nauczyć nowego, to mi się udało, myślę, poznałem nowe tory, tak bardziej z grubsza, stałem się takim pewniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o zawody na wyjeździe ligowej, to mi się tak w sumie udało, a no może, że chciałoby się, żeby ten sezon był jeszcze lepszy, ale no ciężko tak, bynajmniej po takim sezonie ciężkim, jaki miałem ubiegły, przeskoczyć z takiego pułapu na tak wysoki, ale stopniowo, mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku i w końcu mi się uda ten wysoki poziom uzyskać i być pewnym takim punktem drużyny. Prowadzisz już jakieś rozmowy dotyczące nowego sezonu, jakieś już pierwsze przesłanki, gdzie mógłbyś startować, czy za wcześnie na to? Póki co w moim przypadku jest za wcześnie, bo nie są znane regulaminy, być może zawodnicy, którzy w jakiś sposób tworzą trzon drużyny, już prowadzą rozmowy. Ja na ten moment jeszcze nie prowadziłem z nikim rozmów, czekam w spokoju, jeszcze póki co sezon trwa, więc będziemy mieli całą zimę na to. A tak naprawdę rozmowę wszcząć można oficjalnie w listopadzie, więc do tego czasu zgodnie z regulaminem, jeszcze starym, obowiązującym, rozmawiać nie możemy. Już w niedzielę falobas udaje się do Torunia. Jak byś miał oceniać to, komu byś dał większe szanse na zdobycie brązu? Zielona Góra wygrała w rundzie zasadniczej w Toruniu, więc trzymam kciuki, żeby ten wynik powtórzyli w meczu o trzecie miejsce, a myślę, że w Zielonej Górze no to już będzie o tyle łatwo, że będzie handicap własnego toru, będzie własna publiczność i już będzie łatwiej, ale póki co mamy mecz. Bo jestem w Zielonej Górze, no jakby nie patrzeć, a to, że reprezentuję inny klub, to nie znaczy, że tej drużynie nie kibicuję, bo tutaj mieszkam. I na pewno będzie ciężko, bo jednak to jest finał i tam już walka toczy na żyletki, ale myślę, że się uda ten brąz zdobyć.